Dzień dobry w kolejnym vlogu. Słuchajcie, jest jak zwykle środa, znaczy jest środa, więc jak zwykle nagrywam vloga. Jedziemy zaraz teraz odwieźć małą do babci i w ogóle plan był taki, żeby pójść do parku albo na flipout albo cokolwiek, ale myślę, że chyba jednak wrócę do domu i zrobię te rzeczy, których nie jestem w stanie zrobić, kiedy mała tutaj mi się pląta pod nogami, a przez to, że są wakacje, to w ogóle nie mam takiego momentu, w którym mogłabym coś zrobić. Wiecie, jak no, ostatnimi czasy w ogóle też cały czas latamy, bo to urodziny, to tamto, taki jest cały czas bieg, a patrzę na ten ogród swój i też to jest taki jeden wielki bałagan, do którego się w sumie wpycha rzeczy i one tak leżą. A chciałabym się ogarnąć to tak, jak powinnam to zrobić nawet już rok temu, wiecie, powyrywać chwasty, wyrzucić to, co niepotrzebne. Idę odebrać też z Argosu skrzynkę taką do ogrodu, żeby niektóre zabawki sadzić. Po prostu muszę to oporządzić. Mam też stare doniczki, które się rozwalają już od pogody. Mam dwie swoje altanki, które też w sumie są wrzucane rzeczy do środka, a nie potrzebuję, albo przynajmniej, żeby je ułożyć jakoś, bo tak tylko, wiecie, po prostu wepchnięte. Także chcę to wszystko ogarnąć dzisiaj. Wyglądało, jakby miało nie padać, ale chmury teraz nadchodzą znowu, więc nie wiem do cholery, co się dzieje, czy znowu będzie padać, czy nie, no bo jak mnie zastanie całkiem deszcz, no to ten plan runie. Ale za to wtedy mogłabym się skupić na przykład na czym innym z chłopcami. Czekam też na przesyłkę dzisiaj, dlatego też tak nie za bardzo chciałabym nie być w domu, bo po raz trzeci przychodzą mi zdjęcia i odbijają się tylko drzwi, cały czas omijam tego listonosza i jeszcze dodatkowo przyjdzie zabawka dla Jacka, na którą czeka, dlatego chciałabym, z Amazonu, dlatego chciałabym być. I właśnie z tego Amazonu też przyjdą mi balony, które potrzebuję na sobotę. No, więc trochę się będzie dzisiaj działo, ale jeszcze zanim wrócimy do domu, chciałabym zajść do sklepu i mam nadzieję, że właśnie nie odbije się wtedy od drzwi znowu listonosz, ale zobaczymy, nie przeskoczę niektórych rzeczy, zwłaszcza, że już jest za 20:10, pozwoliłam sobie na kawę o 8 rano zamiast lecieć, ale wiecie co, naprawdę, czasem trzeba usiąść. Także dobra, my lecimy i będę się odzywać. Zostawiliśmy właśnie Grace'u babci i będziemy teraz jechać szybciutko do Forge'a. Chcę zajść do Primarka. Głównie po skarpetki dla chłopców, ale spieszę się trochę, bo chciałabym wrócić do domu i ogarnąć ten ogród, ale chodzi też o to, żebym właśnie nie minęła się z listonoszem. No i właśnie jeszcze chciałabym tylko to pudełko, nie wiem czy już wspomniałam, że chcę odebrać pudełko z Argosu, takie wiecie, do trzymania różnych rzeczy w ogrodzie, także lecimy. Wróciliśmy do domu. Zaraz muszę sprawdzić, czy nie ominęło mnie właśnie dostawa z Amazonu, bo oni nie zostawiają zazwyczaj kartki, ale z poczty raczej nie, więc zdjęcia raczej dzisiaj dostanę. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, bo sprzątam ostatnio i mam całe takie pudło, tam nie wiem, czy widać z tyłu. To ma chyba 120 litrów to pudło, albo 80. Jedno z dwóch. Słuchajcie, chciałabym tylko powiedzieć, jakie jest wysokie. Takie do kolan, wiecie, takie wielkie, wielkie pudło do kolan. Starych dokumentów. Nie wiem, czy ja już to wcześniej mówiłam wam, że widzicie, ja nauczona byłam zbierania dokumentów, że potrzebne i tak dalej. Chociaż tutaj na początku, jak przyjechałam, też w sumie była jeszcze taka zasada, że w każdej chwili mogą cię na przykład poprosić gdzieś tam w urzędzie z na przykład o wyciąg z banku z ostatnich 3 miesięcy. W każdej chwili tak mogło się zdarzyć kiedyś tam, więc ja te... Więc ja te wyciągi cały czas trzymałam, a żeby dostać następny wyciąg, jeżeli na przykład potrzebowałabym, to byłby czas i dodatkowo musiałabym za to płacić, więc ja wtedy po prostu zbierałam te wyciągi. No i teraz się nazbierało ich kilkanaście lat. W sumie od kilku lat już mam normalnie te wyciągi online, że już mi nie przychodzą do domu, już mam wszystko jest w internecie. Nie jestem pewna, kiedy one się zatrzymały, ale ja tam widzę na przykład jeszcze 2018 rok czasem, 2011 rok, także no nie wiem, tak powiedziałabym, że tak z 10 lat tych wyciągów z banku z jednego konta było, bo ja już się pozbyłam w którymś momencie z innego konta, to było gdzieś tam schowane. No i inne takie dokumenty, które już nie są potrzebne, po prostu tego się nazbierało, więc jeszcze siedziałam i rwałam. Mam taką maszynkę do tego... To się shredding nazywa po angielsku, do tego, żeby je pociąć te... Ale wiecie co? Coś wam powiem. Moja maszynka jest manualna, czyli trzeba korbką kręcić i powiem wam tak, że jeżeli nie próbowaliście tego robić wcześniej, to nie wiecie nic o życiu. To nie wiecie nic o niszczeniu dokumentów. Szybciej i łatwiej mi było porwać je i wrzucić je w różne worki, żeby po prostu nie można było...
poskładać tego w żaden sposób. To nie jest tak, że ja mam nie wiadomo jakie rzeczy do ukrycia, ale nie chciałabym, żeby mój na przykład adres czy imię i nazwisko jakoś tam było połączone z jakimiś tam numerami gdzieś tam, więc po prostu te miejsca, gdzie właśnie były dane takie wrażliwe, sensitive data, porwałam na kilka części i w różne worki wrzucałam, a w pewnym momencie już mi się nie chciało, w ogóle zdjęcie wczoraj zrobiłam tego, to więc wam pokażę, ile tego rwałam. Jak zaczęłam rwać, to po prostu rzucałam wszystko na ziemię, potem to wymieszane takie powsadzałam w cztery różne worki, oglądając sobie najnowszy serial, najnowszy sezon w Seksu w Wielkim Mieście, czyli And Just Like That. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja wiem, że najłatwiej byłoby to spalić i my mamy taki fire pit, taki wiecie, żeby rozpalić ognisko, ale nie oszukujmy się, tego ogniska nie rozpalaliśmy od kilku lat, więc ja teraz nie będę siedzieć tak jak zwykle i czekać na to ognisko. Co znaczy tak jak zwykle? To znaczy, że za każdym razem, kiedy chciałam się pozbyć dokumentów, wsadzałam je na przykład do takiej torby na zakupy i ona tak stała przez kilka miesięcy, aż mi szlak trafał i musiałam się tego jakkolwiek inaczej pozbyć i zazwyczaj to było tak, że na przykład lałam to domestosem, zalewałam wrzątkiem i wyobraźcie sobie, że ani troszeczkę nawet atrament nie puszczał z tych papierów. One są tak zrobione, te dokumenty, że nie da się ich wyblaknąć jak w jakiś sposób taki, wiecie, nie da się ich zamazać markerem, przebijają, nie da się ich wybielić, na przykład domestos nic z nimi nie robi, nie rwie ich też, one się nie zniszczają, po prostu dokumenty. Te dokumenty są niezniszczalne, dlatego najlepiej jest je w jakiś sposób podrzeć. Ale dobra, jak już wiecie, jak się pozbyć dokumentów, przejdźmy dalej. Słuchajcie, odebrałam ten boks, to pudło, jeszcze jest tutaj. Wiecie, ja mam wszędzie wszystko. Zatrzymałam się tylko Lidla po krasąty. Chciałam pójść do Primarka po skarpetki, ale uznałam, że zrobimy to innego dnia. Nie będę się teraz spieszyć i stresować, że coś mnie ominie, jeśli chodzi o tę dostawę, bo Jack strasznie czeka na misia. I pomyślałam, że też nie będę tracić czasu tutaj i po prostu przyjdziemy do domu, a do Primarka pójdziemy innego dnia. Trudno. I słuchajcie, nawet jeszcze wam powiem, że w Argosie nikt mi nie robił żadnej łaski, przyjmując mi ubranie z powrotem. Tutaj w ogóle nikt nie robi łaski, ale jest taka jedna kobieta w Argosie, która za każdym razem mi robi łaskę, ale za każdym razem komentuje w to taki sposób, jakbym była dzieckiem, wiecie? Na przykład zamówiłam bramkę taką dla dziecka, żeby przez drzwi, żeby wiecie, wstawić w kuchni, żeby do ogrodu nie wychodziła. I wzięłam na szybko, bo myślałam, że to są jakieś standardowe rozmiary drzwi. Nie zmierzyłam, po prostu wzięłam bramkę. Się okazało, że, znaczy przypomniałam sobie wtedy, że moje drzwi są szersze niż takie starodawny rozmiar drzwi. I były za małe, więc ja je odniosłam, nienaruszoną paczkę odniosłam z powrotem. Kobieta mi poucza, że ja powinnam to sprawdzić, zanim zamówię, bo oni dostają dużo zwrotów. Słuchajcie, jako w prawie konsumenckim mam 28 dni na oddanie produktu bez podawania przyczyny. Ja mogę zmienić zdanie, może mi się kolor nie podobać jutro, mogę się rozmyślić, może mnie już na to nie być stać, może mi nie pasować, może mi nie pasować do wystroju, mogę tego nie chcieć, po prostu cokolwiek i nie muszę się jej tłumaczyć, a ona nie ma prawa mi mówić, dlaczego ja powinnam coś tam, albo nie powinnam czegoś tam i jak mówię wam, jestem już przygotowana tak mentalnie w środku, że następnym razem jak zwróci mi uwagę, to jej to powiem, że zapytam się jej, czy tylko mnie tak poucza cały czas, czy wszystkich tak edukuje, bo mam do tego święte prawo, żeby odnieść produkt, jeżeli mam taką ochotę.
jestem właściwie w połowie sprzątania. Idzie do przodu, powoli, ale do przodu, słuchajcie. W międzyczasie się rozpadało, taki wiecie, nagły deszcz spadł, mocny. Ja jestem w trakcie koszenia trawnika takim tylko trimmerem, takim malutkim. Nie chcę mi się taką wielką kosiarą jeździć, więc ogarnę ten trawnik takim małym. No ale właśnie trawa jest mokra, no, trudno. Złożyłam ten boks, tam jest. Już jest trochę ochlapany trawą, ale ja na koniec wezmę też szlauf i będę chciała wyczyścić chodnik. Zastanawiam się, co mogłabym zrobić, żeby tutaj było trochę ładniej. Może zorganizuję taki dywan, zaraz muszę zmierzyć, ile mam tutaj miejsca, żeby może położyć na tą trawę. Ten, wiecie co, to jest w ogóle całe takie trochę rozwalone. Ten mój, mam strasznie dużo rzeczy w tym ogrodzie, ok? Mam dzieci, więc mam huśtawki, piaskownice, już pomijając to, że tam stoi ten mój kominek, który na razie nie mam jak zabrać. Chodzi o to, żeby jest nierówny grunt, dlatego że moi chłopcy, jak byli mniejsi, to kopali po prostu doły i w sumie moglibyśmy to zakryć na zimę czymś, ale tego nie zrobiliśmy, więc jest nierówno. Trawa jest wychodzona, no bo chodzimy po tej trawie, dlatego zasiać nową trawę to jest wyczyn, bo trzeba by było po prostu po niej nie chodzić, no a mam dzieci, więc umówmy się, bądźmy realistami. Chciałabym i Peter też by chciał. Mieliśmy taki plan, żeby wymienić cały ten ogród na sztuczną trawę i szczerze powiedziawszy, ja bym wolała mieć sztuczną trawę, bo powtórzę, mam dzieci. Kiedyś ogród dla mnie to była właśnie trawa i wiecie, kwiatki i tak dalej, ale chodzę po ziemi w tej chwili. Realia są takie, że chcielibyśmy z tego ogrodu korzystać w taki sposób, żeby móc się nim bawić, właśnie tak jak wiecie, oni w piłkę grają, tutaj się biegają, tu piasek, to tamto, ta trawa się wyciera, te kwiaty przez to, że albo nie ma słońca, albo jest taki żar z nieba, że albo się topią i gniją, albo się palą, więc nie udało mi się nigdy utrzymać tym kwiatów, chociaż zaraz będę siała też magii, bo chcę sobie posiać swoją własną magię, także będę próbowała jeszcze raz, ale no wiecie, no chciałam właśnie to z tą sztuczną trawą, tylko że teraz tak położę tą sztuczną trawę, to się okazuje, że jest dosyć dużo zachodu. Był plan, żeby jednak powziąć się z tym i to zrobić z tą trawą, ale szczerze powiedziawszy to trzeba by było wyrównać grunt, położyć coś pod trawę i jeszcze trawę. To jest dosyć duży wydatek i dosyć dużo roboty. Nie wiem, czy mi się chce inwestować aż tak dużo w ten ogródek w tej chwili, bo to nie jest moje. Nie wiem, czy będę tutaj mieszkała 10 lat, czy 2 lata, czy rok. Wiecie, o co chodzi? To gdyby to było moje, to by było też zupełnie inaczej. Gdyby to było wykupione moje mieszkanie i miałabym coś robić na stałe, to kilka innych rzeczy bym tutaj wymieniła tak zupełnie. Na przykład położyłabym sobie kafelki w łazienkach, zamiast mieć taką podłogę, jaką mam. I więc myślę o tym, żeby położyć taki dywan po prostu. Już umówmy się też, że jeśli chodzi o ten kawałek pozostałości po trawie, to nie jest też jakiś wielki, jak to nazwać, zabytek, który trzeba ratować koniecznie, bo mówię, jak trzeba by było wymieniać tutaj trawę, to już tak konkretnie, dlatego a nie ma gdzie dokładnie usiąść, bo ta trawa dosyć szybko też rośnie. Jak jest mokro, czy tam właśnie pada tak co chwilę, to też nie ma za bardzo gdzie wyjść. Jest tylko kawałek tych kafelków takich na dworze. No nie wiem, jakoś nie mogę ogarnąć tego za bardzo w głowie, więc się zastanawiam, po prostu zastanawiam się. Ten boks póki co jest fantastyczny, już wsadziłam do niego i rolki, i hulajnogi, i takie rzeczy, które w domu stały gdzieś tam po kątach pod nogami, albo stoją na deszczu, bo tak jak mówię, mamy te altanki, ale one też są pełne różnych innych rzeczy. A nie sztuką jest też zapchać coś po sam szczyt i potem jak się chce coś użyć, to myśli się, a cholera, trzeba to najpierw wszystko powyciągać. Wiecie, o co chodzi? I potem to tak stoi, tego się nie używa, to nie pamięta się, co się ma, bo wszystko jest tak wypchane. A ja bym chciała, żeby to było łatwo dostępne, na przykład dla dzieci. Jeżeli chcą hulajnogę, to ja nie mam takiego poczucia, że muszę wyciągnąć 5 rowerów najpierw i jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam. Tylko dlatego właśnie to jest, żeby oni sobie mogli sami wziąć, a potem sami złożyć i wsadzić do środka na takiej zasadzie, żeby to też ten boks będzie trzymał z dala od... W mojej głowie przynajmniej mam taki plan i mam taką nadzieję, że będzie trzymał wszystko z dala od pająków. Zaczęliśmy wyciągać różne rzeczy, te pająki są straszne, po prostu takie wielkie, tutaj zaczęły biegać dookoła. Zwłaszcza jak wyciągnęłam
tą bramę, bo tutaj ja miałam też taką bramę, miałam jakiś plan, pomysł taki mniej więcej. Nie za bardzo wiedziałam co, jeszcze co z nią zrobić. Kiedyś znalazłam taką furtkę po prostu drewnianą, a wiecie, ja jestem może nieco kolekcjonerem, mam trochę fisia na punkcie różnych propsów do zdjęć i jest coś w mojej głowie takiego, które mi mówi cały czas, że ta bramka może być jeszcze wykorzystana w jakiś sposób, dlatego szkoda mi jej wyrzucić. Spokojnie mi się mieściła do mojej altanki, tylko właśnie jak zaczęliśmy, jak ją odsunęłam i zaczęliśmy tak szczotką trochę ją oczyszczać, no to te pająki zaczęły latać, Jezus. Aż mam gęsią skórkę, patrzcie, aż mam gęsią skórkę, jak o tym myślę w ogóle. Albo tam z tyłu też koło, między jedną altanką a chłopców domkiem. Tam też było strasznie dużo gratów, między innymi taki cover, który miał być na barbecue, na grilla. I wiecie, jak to jest folia, która tak stoi przez, no bo stało ponad rok, takie zwinięte tam, to tam były i ślimaki, i pająki, wszystko. Także, no, trzeba było trochę oczyścić. Połamane doniczki stały wszędzie. Takie po prostu piety, które się wrzucało na bok cały czas na później i tak stało właściwie w tamtym roku, chyba nic nie zrobiłam w ogrodzie i tak całe lato przeszło i tak właściwie co chwilę jest, wiecie, że to się zrobi, a potem już, a właściwie nie ma sensu, lato mija i się nie chce. A teraz chciałabym, żeby ten ogródek był taki, że można byłoby właśnie wyjść rano na kawę, tak jak dzisiaj sobie usiadłam, ale żeby było przyjemnie, a nie siedzieć w takim bałaganie, ja nie lubię. No, także zabieram się do roboty. Miałam to zrobić szybko i pojechać jeszcze do studia. Mam co robić w studiu, mam trochę zdjęć do edycji, mam trochę zdjęć do drukowania w ogóle, mam trochę zdjęć do drukowania, ale już jeden dzień chyba już naprawdę nie zrobi różnicy. Chodzi o to, że już jest środa, w weekend jestem zajęta znowu i tak właściwie następne kilka dni będzie na wariata, ale ostatni weekend też był na wariata, były Jacka urodziny i... Słuchajcie, wczoraj to po prostu byłam nieprzytomna. Wczoraj poszłam się położyć spać z małą i nic mi się nie chciało. Po prostu byłam zmęczona. I dlatego, no co zrobić? Taki moment w życiu. Teraz będą urodziny Corneli w ten weekend. Cornelia będzie miała 18 lat. Jezu, jak to zleciało. Ciekawa jestem, czasem się zastanawiam, czy tylko ja o tym, nie, to głupio może zabrzmi, ale ostatnio śnili mi się ludzie związani właśnie z tym wydarzeniem w tamtych czasach i zastanawiam, czy ci ludzie, którzy mi się śnili ostatnimi czasy, na przykład wczoraj w nocy, myślą o tym wydarzeniu właśnie, który się zbliża, czy to tylko przypadek, no nie wiem, chodzi o to, że tak znikąd pojawili mi się w moich snach ludzie właśnie z tego czasu 18 lat temu, z którymi się bardzo często wtedy spotykałam. No i się zastanawiam, czy tylko mnie przez przypadek w jakiś tam sposób, czy oni w jakiś sposób myślą o nas, o mnie może i tak weszli w moje sny. No, czasem się zastanawiam, jak takie rzeczy się zdarzają. Nie mam się jak skontaktować z nikim, więc nie mam się jak zapytać też. Ale się zastanawiam. Dobra, idę dalej kosić trawę. Nie mogę się doczekać już efektu końcowego. Ogród, że najbardziej uwydatnione są te nierówności w ziemi teraz przez te kałuże, widzicie? Podkurzałam tam na końcu, mam taki kawałek mam takiej sztucznej trawy na betonie i nie dało się tego wyszczotkować, więc podkurzałam to. No i teraz wzięłam szlaufem i umyłam kafelki tutaj, bo piasek tak był zastygnięty, że nie dało się też tego wyszczotkować, więc musiałam to parę razy myć, szczotkować na trawę i robię sobie przerwy co chwilę. Miałam w domu trochę też
też rzeczy do zrobienia, naczynia i takie tam, więc nie pojechałam dzisiaj do studia. Więc zaraz sobie znowu usiądę na chwilę. Zaraz jeszcze moje okna z zewnątrz i od środka, tutaj tylko z tej strony. Spodziewam się chłopców za chwilę z małą. No także tak to leci właśnie, słuchajcie. Jest duża zmiana w ogrodzie, był taki bałagan. Nie chciałam nagrywać tak dokładnie, jak wyglądało przed, bo był taki... Bo nie chciałam pokazać takiego bałaganu, a teraz jest okej. Okay. Teraz jest okej. Okay. Właśnie teraz w podglądzie zobaczyłam, że siedzę tylko z okularami na głowie w ogóle. Jest godzina minuta po północy, nie wiem czy widać. No sami zobaczcie. Porwałam bardzo dużo dokumentów. Bardzo dużo, ale przynajmniej opróżniłam pudełko. Mam trzy, sorry, mam trzy bindery, nie wiem czy się po polsku tak mówi binder, takie skoroszyty. Trzy skoroszyty dokumentów, które byłam pewna, że są w pudełku pod łóżkiem u mnie w pokoju. Nie wiem, co tam jest, bo te dokumenty, które dokładnie pamiętałam, że są pod łóżkiem, są tutaj. Ale nie będę ich wyrzucać, bo to są w ogóle takie moje pierwsze dokumenty i niektóre są najważniejsze, no bo to były takie pierwsze pozwolenia i tak dalej, które też są już niepotrzebne, ale to sobie zatrzymam na pamiątkę. Pierwsze payslipy, czyli wyciągi takie z pierwszych prac, pierwsze rachunki, nawet dla porównania. Niektóre rachunki wcześniej wynosiły mnie więcej niż te, które płacę teraz za niektóre rzeczy. Dziwnie to wszystko było. Mówię wam, po prostu wszystko jest dziwne. Także zatrzymam sobie te skoroszyty. W sumie połowa z tego by mi nie jest potrzebna, ale co znaczy połowa, to znaczy musiałabym siedzieć kartka po kartce teraz wyciągać i wywalać, więc tego mi się nie chce. Już są jak w skoroszytach są, już to już będę potrzymała, to już wiecie, to już będę w tych skoroszytach miała. Ale coś wam muszę powiedzieć koniecznie. Coś się wydarzyło. Była taka sytuacja dzisiaj wieczorem, bo dużo sprzątałam i tak dalej, zostawiłam sobie odkurzacz taki bezprzewodowy na środku pokoju, potknęłam się przez przypadek o niego i nadepnęłam na rurę. Jakbyście na przykład oglądali jeden z unboxingów, gdzie właśnie opowiadam o tym odkurzaczu, to byście zobaczyli, jaki odkurzacz chodzi, taki piękny, różowy. I potknęłam się, nadepnęłam na rurę i ta rura się wgięła. Mi się tak zrobiło smutno. Na pewno jakaś część z was pomyśli sobie, że to jest strasznie żałosne, żeby tak się przejąć czymś, ale to jest odkurzacz, który ma może 2 tygodnie. Jest śliczny i nadepnęłam na niego i wgięła się rura. I mi się tak przykro zrobiło. No nie wiem, jakoś tak nie chciałam się przejmować taką rzeczą pierdołą ani w ogóle. No jakoś tak mi ciężko było na duszy, Boże, no chyba to jest też trochę normalne, że coś, co dopiero jest kupione, nowiutkie, takie jeszcze piękne, śliczne, nagle już jest, wiecie, może nie tyle, że zgniszczone, ale z jakimś defektem i to jeszcze z waszego powodu, w sensie, że to mój, że to ja to zrobiłam. Nawet nie mam na kogo być zła, tylko takie, wiecie, to się stało wieczorem, jak Peter był na górze i kąpał dzieci. I jak już zszedł później, bo dzisiaj on czytał bajkę też chłopcom, no to ja nastawiałam pranie akurat. No i taka, wiecie, dalej w takim nastroju średnim. Peter się zdziwił, że tak się właśnie dziwnie, wiecie, czuję, bo przecież tyle zrobiłam dzisiaj dobrego, prawda? No, że jakoś tak, że tyle dzisiaj zrobiłam i to jeszcze takich fajnych rzeczy. No i powiedziałam mu, że właśnie potknęłam się i wgniotłam tą rurę. Chciał mi ją naprawić, poszedł sprawdzić, jak to wygląda i chciał ją naprawić, więc nacisnął z dwóch stron na tą rurę, żeby ona się tak odgięła, na tą metalową rurę, to jest metalowa rura, ale ona się wgięła z drugiej strony.
Więc jak zobaczyłam, że ona się wgięła z drugiej strony, to poczułam taki brak emocji w ogóle. Bo nie chciałam, wiedziałam, że chciał mi pomóc. Nie chciałam nadreagować takiej, wiecie, no przecież co, mam na niego zacząć krzyczeć, no już to tylko rura od odkurzacza, po prostu już nie jest taka idealna, no i cokolwiek. A na pewno nie mogę być zła za to drugie wgniecenie przez to, jak chciał mi pomóc. No i tylko mu powiedziałam, że może zostawić, bo wiecie, skoro próbuje wgiąć, a to nie wychodzi, tylko się wgina dalej, to niech to zostawi. A on był na telefonie, trzymając rurę w ręku. Jak ja do niego mówiłam, to coś patrzył na telefonie. Ja mówię, się zapytałam, czy sprawdza, jak to naprawić może. On mówi, że może, nie wiem, coś tam podgrzać, żeby rura się, wiecie, wygięła i tak dalej, ale tylko mnie ściemniał, bo mówię do niego, że ja się bałam, że on kominarkami będzie chciał to ściągnąć, ścisnąć, żeby to się odgięło i wtedy mi zdrapie lakier. I on tam mi zaczął mówić, że sprawdza w internecie inne sposoby na to, żeby to odgiąć. Ja tylko powiedziałam, żeby lakier nie zszedł, już wolę wgięcia. I on tak, nie wiem, 3 minuty później powiedział do mnie, że nowa rura od tego odkurzacza przyjdzie w piątek. Mamy środę, że za 2 dni przyjdzie. Wiecie, co zrobiłam? Popłakałam się. Bo to było takie miłe, a ja się czułam taka żałosna, ale tak mi się miło zrobiło, że Peter wyczuł to. Znaczy ja się nie starałam, żeby on to wyczuł, on po prostu sam z siebie wiedział, że jak bardzo mi się ten odkurzacz podoba, to takie jest głupie, jak ja nawet o tym mówię, że wiecie, że takie emocje o odkurzaczu. Ale faktycznie, jak go przyniosłam, to mi się on tak podobał. On ma taką buzię namalowaną i to jest taka dziewczynka z rzęsami, jest cały różowy, jest piękny. Nie spodziewałam się tego w ogóle i dlatego musiałam wam powiedzieć, bo takie sytuacje są przesympatyczne, naprawdę. Przesympatyczne i jeżeli się zdarzają, to naprawdę, naprawdę trzeba o nich mówić, a nie tylko siedzieć i jęczeć na wszystko, co się dzieje złe. Zwłaszcza, że nasi partnerzy i nasze partnerki mają na pewno, w sensie ja wiem, ale chodzi mi, że każdy ma bardzo dużo pozytywnych cech, a mamy jako człowieczeństwo, zwłaszcza polskie, tendencje do tego, żeby omijać wszystko co dobre i tylko skupiać się na tym co złe, a ja właśnie chciałabym zaznaczyć, jakie to było naprawdę przemiłe. I tym miłym akcentem myślę, że będę się z wami żegnać. Jest już dosyć późno, ja już nawet słyszę siebie, że wolniej mówię. Myślę, że zrobiłam dzisiaj sporo. Słuchajcie, w ogóle to myślę sobie, że jeszcze odpalę maszynę na szybko do szycia, bo chciałabym, mam tutaj pudełka w kuchni, jest to maszyna z różnymi rzeczami do szycia, bo nie miałam miejsca na górze. Teraz mam, ale zanim je odstawię, chciałabym tylko szybko coś przeszyć jeszcze, więc może możliwe, że to zrobię. Ale tak czy siak będę się z wami żegnać. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Dajcie mi znać, jak zostaliście do końca. Jak jesteście w tym momencie, obejrzeliście do końca film, to błagam, zostawcie mi choćby emotikona w komentarzu. Dajcie mi znać, że jesteście do końca. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego, pa!